Bible Day wyruszyło w kolorowe tournée po całej Polsce. Dziś zawitało do Bożencina. To wspaniała atrakcja, jak się okazuje, nie tylko dla najmłodszych. Powiedz mi, co tu robisz? Puszczam banki. Co jest fajnego w tym? Fajne, że są bardzo kolorowe. A jak się to robi? Trudne to jest? Nie tak trudne. Zamacza się patyczka i do góry. Dedykowana jest dzieciom w weekend, w który w zasadzie można powiedzieć, że Dzień Dziecka jeszcze świętujemy na różnego rodzaju festynach i piknikach. Tak było wczoraj w Łękach, tak jest dzisiaj w Bożencinie. No, chodzi o to, żeby no, stworzyć dla dzieciaków atrakcję miłego spędzenia czasu i to nam się udaje. Co jest fajnego w takiej atrakcji akurat? Że można popatrzeć, bo czasami są takie ogromne i można poćwiczyć po prostu, żeby były większe i większe. Czy wójt również tutaj próbował swoich sił? Tak, próbowałem i wydaje mi się, że całkiem przyzwoicie jak na pierwszy raz mi wyszło. Tak naprawdę jest to okazja do spędzenia wspólnie czasu z całą rodziną, wszystkich na świeżym powietrzu. Zapraszam właśnie wszystkich, żeby sami się przyszli przekonali, bo to fantastycznie odpręża, relaksuje takie puszczanie baniek mydlanych. Jest to naprawdę kapitalna zabawa i dla dużych, i dorosłych, i dla dzieci. Czasem mamy problem, żeby się zorientować, kto się lepiej bawi, czy właśnie maluchy, czy tutaj rodzice, więc tutaj jest naprawdę świetna okazja po prostu do spędzenia czasu na świeżym powietrzu, a nie w domu przed telewizorem. Zespół szkół w Bożencinie Górnym 3 czerwca stał się prawdziwą krainą baniek mydlanych. Oprócz tego konkursy, pokazy, strefy dla dzieci, młodzieży i rodziców, wata cukrowa. A wspólny mianownik to doskonała zabawa dla wszystkich bez wyjątków. Bańki mydlane to niezaprzeczalnie jedna z większych atrakcji dla dzieci. A im większe bańki, tym radość na twarzach milusińskich wprost proporcjonalnie wzrastała. Na miejscu do nabycia były również różnego rodzaju akcesoria związane z mydlaną atrakcją. Fajnie tak jak bańki puszczać i przyjeżdżać na takie jakby zabawy. Bo można się wygłupiać, bo jakby się było dorosłym, to by to nie przypadało po prostu. Paulina Kuczera, Tarnowska TV.